Plan modernizacji technicznej polskiej armii jest jednym z największych przedsięwzięć w Europie. W ciągu dekady Wojsko Polskie nie tylko wymieni używany przez dziesiątki lat sprzęt, ale uzyska zdolności, których dotychczas nie posiadało. Żeby zrozumieć skalę zmian w Wojsku Polskim, trzeba spojrzeć tam, gdzie zachodzą najszybciej. Ich podmiotem zawsze jest żołnierz. W modernizacji wojska nie chodzi o ten czy inny karabin. To tylko jedno z narzędzi. Chodzi o zbudowanie systemu, którego połączone elementy zapewnią przewagę nad przeciwnikiem. W wojskach specjalnych wiele z tych elementów już działa. Niedługo pojawią się kolejne, oferujące dodatkowe możliwości. W taki sposób zbudowany jest cały plan modernizacji. To uzupełniające się programy, które zwielokrotnią dotychczasowe i pozwolą uzyskać nowe, nieposiadane przez Polskę zdolności militarne. Potwierdzam czerwony na obiekcie, potwierdzam czerwony na obiekcie. Tu Raptor, odebrałem czerwony na obiekcie, odbiór. Dowódco, mamy zdjęcie. Okej, daj chłopakom zielone światło. Raptor 01, tu Raptor, macie zielone, odbiór. Odebrałem odbiór. Wojska specjalne, które w ciągu ostatnich lat stały się wizytówką polskiej armii, są znakomitym przykładem na to, jak przemyślana modernizacja wpływa na wzrost efektywności doskonale wyszkolonych żołnierzy. W całym budżecie przeznaczonym na modernizację środki na wojska specjalne są relatywnie niewielkie, ale zakup nowego uzbrojenia i wyposażenia, pojazdów w ramach programu Pegas czy planowane wprowadzenie wielozadaniowej łodzi bojowej poruszającej się na powierzchni i pod powierzchnią wody zapewni dodatkowe możliwości świetnie działającemu systemowi. W połączeniu ze sprzętem zakupionym w ramach dużych programów operacyjnych, np. śmigłowców lub okrętów nawodnych i podwodnych, wojska specjalne otrzymają narzędzia umożliwiające prowadzenie działań w każdych warunkach i dowolnym miejscu na świecie.
Nie ma odpornych na ciosy. Są tylko źle trafieni. Trzeba znaleźć najsłabszy punkt i uderzyć w niego. Szybko i skutecznie. To cała filozofia. Siła uderzenia, świadomość sytuacyjna, szybkość decyzji i mobilność decydują o skuteczności na polu walki. Pierwsze elementy systemów zapewniających te możliwości już wprowadzono. Ich walory sprawiają, że nawet w oderwaniu od całości radykalnie podnoszą efektywność pododdziałów pancernych, zmechanizowanych i zmotoryzowanych. Pełnię możliwości osiągną, kiedy wszystkie elementy zostaną spięte w całość. Za kilka lat coraz trudniej będzie zobaczyć taki obrazek. Zintegrowany system dowodzenia i zobrazowania pola walki zapewni przewagę informacyjną, opartą na bieżącej wymianie i przetwarzaniu danych pomiędzy setkami użytkowników, pełnym zobrazowaniu sytuacji taktycznej oraz świadomości położenia wojsk własnych, aż do poziomu żołnierza. Pierwsze systemy zarządzania walką trafią do polskich transporterów Rosomak. Zanim to nastąpi, jednostki wzmocnią kolejne wersje transporterów Rosomak, wyposażone w wieże bezzałogowe z wyrzutniami PPK Spike i uzupełnione pojazdami specjalistycznymi. Sokół 1, tu Odyn, odebrałem. Wykonaj wyjście, wykonaj wyjście. Główną siłę uderzeniową stanowią czołgi Leopard 2A5 oraz Leopard 2A4, które przejdą modernizację podnoszącą ich możliwości bojowe. Planowane jest zastąpienie wozów bojowych BWP-1 oraz czołgów T-72 przez oparte na modułowych platformach gąsienicowych bojowe wozy piechoty Borsuk i wozy wsparcia bezpośredniego Gepard. Rewolucyjne zmiany nastąpią również w pododdziałach piechoty. System Tytan, czyli nowe zintegrowane wyposażenie i uzbrojenie żołnierza przyszłości, skokowo podniesie zdolność przetrwania, celność, siłę rażenia oraz świadomość sytuacyjną każdego żołnierza już na poziomie drużyny. Poszczególne elementy Tytana, na przykład celowniki Rubin, wprowadzane są już teraz, dając wyobrażenie o możliwościach pełnego zestawu. Sercem systemu będzie osobisty komputer zbierający informacje ze wszystkich sensorów i umożliwiający komunikację oraz wymianę danych pomiędzy żołnierzami.
kolejny dzień będzie wyglądać inaczej. Kiedyś zwycięstwo należało do tego, kto miał więcej armat. Teraz zadanie można wykonać jednym, precyzyjnie umieszczonym pociskiem i zniknąć, zanim nieprzyjaciel zorientuje się, skąd strzelano. Cel jest prosty. Nasza artyleria musi być szybsza, celniejsza i mieć większą donośność niż artyleria przeciwnika. Wojsko Polskie rozpoczęło proces wymiany całego arsenału artyleryjskiego w oparciu o opracowane w Polsce lub spolonizowane systemy. Każdy nowy dywizjon automatycznych moździerzy, artylerii lufowej 155 mm lub rakietowej wprowadzany będzie na uzbrojenie wraz z wozami dowodzenia, systemami rozpoznania, zapleczem logistycznym i specjalistyczną amunicją. Średnia donośność wzrośnie ponad dwukrotnie, z około 15-20 do ponad 40 km. Na wyposażenie wejdą systemy HOMAR, rażące cele odległe o 300 km. Cel. Wiktor Lima. 4003. Bateria artylerii. 33. UWT. 38007. 38007. 70986. 70986. Wysokość 90. 400 na 300. Zużycie norma. Ognia. Bateria tu 150. Zająć żelazo 1. Dowodzenie artylerią wspiera system Topaz, zapewniający przewagę na polu walki poprzez szybkie przetwarzanie wprowadzonej do systemu informacji, automatyczne dokonywanie obliczeń oraz cyfrową dystrybucję danych do poszczególnych użytkowników bez konieczności korzystania z łączności głosowej. Wyposażenie wejdą kolejne bezzałogowe systemy latające do namierzania celów i oceny skuteczności ognia oraz dodatkowe radary artyleryjskie Liwiec, stając się standardowym wyposażeniem dywizjonów artylerii. Na Bałtyku pojawi się flota złożona z kilkunastu nowoczesnych okrętów pływających pod banderą marynarki wojennej. Okręty podwodne z pociskami manewrującymi, okręty obrony wybrzeża, patrolowce, niszczyciele min oraz jednostki zabezpieczające. Pierwsze z nich powstają w polskich stoczniach.
Tymczasem już teraz zakończono uzbrajanie okrętów Orkan w nowoczesne pociski przeciwokrętowe RBS-15 Mark III, a dzięki współpracy polskiego i norweskiego przemysłu marynarka wojenna otrzymała broń, która zmienia sytuację militarną na Bałtyku. NSM to jeden z najnowocześniejszych przeciwokrętowych pocisków manewrujących. Wykonany w technologii utrudniającej wykrycie przez radar, latający na niskim pułapie pocisk, który można zaprogramować tak, aby uderzył w najsłabszy punkt atakowanej jednostki pływającej. Zasięg 200 km oznacza, że dwa takie dywizjony mogą kontrolować znaczną część Bałtyku wzdłuż całego polskiego wybrzeża. Każdy dywizjon jest zbudowany tak, że można go dzielić na małe, działające niezależnie pododdziały. W przypadku wyeliminowania jednego lub kilku ogniw łańcucha dowodzenia, jego funkcje natychmiast przejmują inne pojazdy. Dywizjon nie jest ograniczony przez własne sensory, czyli na przykład zasięg radaru. Głównym źródłem informacji o celach są taktyczne systemy transmisji danych i zautomatyzowane systemy dowodzenia. Użycie broni dalekiego zasięgu wymaga zbudowania systemu rozpoznania obrazowego i satelitarnego. Wojsko Polskie otrzyma flotę bezzałogowych statków powietrznych, własny ośrodek analizy i przetwarzania danych oraz dostęp do satelitów obserwacyjnych i natowskiego systemu rozpoznania. Na wyposażenie wejdą systemy bezzałogowe różnych klas. Począwszy od klasy mikro dla małych grup żołnierzy, poprzez systemy o zasięgu od 30 do 200 km, aż do uzbrojonych bezzałogowców, umożliwiających wykonanie precyzyjnych uderzeń na dużych odległościach. Dywizjon w bezpieczny i trudny do wykrycia sposób może gromadzić w czasie rzeczywistym informacje o celach z bezzałogowych środków rozpoznawczych, polskich i sojuszniczych okrętów oraz statków powietrznych, a także systemów brzegowych. Pociski NSM, morskiej jednostki rakietowej oraz RBS-15 na okrętach Orkan są pierwszymi od wielu lat nowoczesnymi systemami dalekiego zasięgu. Niebawem w arsenale Wojska Polskiego pojawi się nowa broń odstraszania umożliwiająca precyzyjne rażenie celów na jeszcze większych odległościach. Elementami polskich kłów będą pociski JASM dla samolotów F-16, artyleria rakietowa oraz okręty podwodne uzbrojone w pociski manewrujące. Największy program modernizacyjny to budowa przy udziale polskiego przemysłu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Bardzo krótkiego zasięgu do zwalczania statków powietrznych i bezzałogowców. Krótkiego zasięgu do zwalczania samolotów, śmigłowców i rakiet w odległości 25 km oraz średniego zasięgu do zwalczania statków powietrznych w odległości 100 km i rakiet balistycznych. Po wdrożeniu samolotów transportowych C-295 oraz rozpoczęciu budowy nowoczesnego systemu szkolenia lotniczego w oparciu o samoloty M-346 oraz Orlik, nacisk kładziony jest na rozwój możliwości polskich samolotów F-16. Ten niezwykle efektywny system bojowy otrzymał uzbrojenie o możliwościach, jakich dotychczas Wojsko Polskie nigdy nie posiadało. Kierowane uzbrojenie przeznaczone do wsparcia oddziałów lądowych oraz realizacji misji uderzeniowych na cele naziemne to przede wszystkim rakiety Maverick, bomby JDAM oraz Payway, naprowadzane laserowo lub za pośrednictwem nawigacji bezwładnościowej i satelitarnej. Najpotężniejszą bronią w tym arsenale była kierowana bomba szybująca JSO, przeznaczona do eliminacji celów punktowych. JSO jest w stanie trafić cel oddalony o ponad 70 km z precyzją do 3 metrów, przebić 1,5-metrową osłonę z żelbetonu i zdetonować głowicę o wadze 246 kg. Była do momentu zakupu pocisków JASM.
JASSM to taktyczny lotniczy pocisk manewrujący o obniżonej wykrywalności i zasięgu 370 km. Posiadający głowicę o masie 450 kg, służący do niszczenia szczególnie ważnych, dobrze chronionych celów spoza zasięgu obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Modernizacja wiąże się z rewolucją w myśleniu o bezpieczeństwie i największym od kilkudziesięciu lat skokiem technologicznym wojska i polskiego przemysłu, który dostarczy żołnierzom skuteczne narzędzia walki oraz zapewni kontrolę, serwis i rozwój zakupionych systemów w całym cyklu życia.